sanktuarium błogosławionego Jakuba Strepy w Haliczu obwodu Iwano-Frankiwskiego otwarto gabinet rehabilitacyjny dla dzieci z mózgowym porażeniem i chorobami wymagającymi fizjoterapii i rehabilitacji. Metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył mszy świętej i dokonał obrzędu poświęcenia gabinetu 14 czerwca. Metropolita nazwał ten projekt wspaniałym darem od ludzi i dla ludzi, ponieważ jedni przyczynili się do tego, żeby inni mieli możliwość poprawy jakości życia i zdrowia. W wydarzeniu wzięli udział rodzice z dziećmi, które będą przechodzić rehabilitację w tym gabinecie, a także przedstawiciele władz lokalnych na czele z burmistrzem Halicza. Wicekonsul Rzeczypospolitej we Lwowie Natalia Rudczyk przekazała pomoc humanitarną z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej i pierwszej damy Polski. Miejscowy proboszcz ksiądz Jacek Waligura podziękował metropolicie za przybycie oraz wszystkim, którzy uczynili tą salę użyteczną przestrzenią dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Proboszcz złożył szczególne podziękowanie Fundacji im. Jana Olszewskiego Pomoc Polakom na Wschodzie, która sfinansowała powstanie gabinetu oraz Caritas Polska, dzięki którego wsparciu dzieci otrzymali bezpłatną pomoc fizjoterapeuty i masażysty. Patronem gabinetu będzie święty lwowski arcybiskup Józef Bilczewski. W ramach tej wizyty arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poświęcił także nowe obrazy w kościele błogosławionego Jakuba, które są w prezbiterium. Ja також хочу висловити велику вдячність і пані консулі, і голові міста Галича за їх присутність, за співпрацю і за цю життєвість, яку огортає також нашу покровець. На своє місце, я зараз покажу центру, там прямо і направо. Я не знаю, что это за